Gmina Zarszyn wraz ze słowackim partnerem Obec-Niżna Sitnica zrealizowała wspólny projekt pod nazwą Tematyczne wioski pogranicza polsko-słowackiego. W ramach pozyskanych pieniędzy powstała wioska tematyczna w Odrzechowej. Wioski tematyczne stanowiły się jednym z teraz najnowocześniejszych produktów turystycznych na obszarach wiejskich. Ponieważ ludność wiejska nie ma dodatkowego zatrudnienia, gospodarstwa teraz utrzymują się tylko te większe i w związku z tym, żeby mieszkańcy mieli jakieś dodatkowe źródło zarobkowania, te wioski tematyczne właśnie spełniają taką rolę. W 2006 roku jeszcze u nas w naszej gminie pan Wacław Idziak, który jest prekursorem wiosek tematycznych, uczestniczył, tutaj prowadził z nami takie warsztaty i on wtedy już zaszczepił w nas ideę tych wiosek tematycznych, co to jest, jak wykorzystać do tego dziedzictwo kulturowe. I właśnie taki pomysł nam się zrodził, dlatego też nazwaliśmy ją tak szerzej troszkę. Wioska dywaników, wioska bajek, zbójów i hucułów. Taki temat będzie dominował w tej wiosce. Myślimy, że będzie to fajna atrakcja też turystyczna, może to być też ośrodek taki edukacyjny dla dzieci, dlatego że już jedną atrakcję taką edukacyjną mamy w Leśniczówce w Odrzechowej, także jest tam też centrum takie edukacji przyrodniczej. Tu by było znowu centrum takiego dziedzictwa kulturowego. Gmina idzie z duchem czasu. Chce inwestować w turystykę i ściągać do siebie jak najwięcej przyjezdnych. Wie też, że dzisiejszy turysta nie jest zainteresowany biernym wypoczynkiem i klasycznym zwiedzaniem. Jest wymagający i potrzebuje wciąż nowych atrakcji. Dzisiaj dla turysty to już nie tylko piękny krajobraz, piękne widoki, lasy, wody i tak dalej, ale turysta już oczekuje aktywnego wypoczynku, czyli też po prostu, żeby mógł aktywnie uczestniczyć, jeżeli przyjedzie na nasz teren. No ale też myślę, że trzeba wracać do pewnych tradycji, które zostały zapomniane i przypominać szczególnie młodszym ludziom, jak to dawniej się pracowało, jakie wtedy, jakie zawody były, jakie były możliwości, jaka sztuka na tym terenie. Czyli przypominania ludziom, którzy wypoczywając mogą też i spróbować właśnie tych popracować w tych różnych zawodach. Wioska tematyczna w Odrzechowej składa się z czterech głównych elementów. Bajkowej krainy, krainy zbójników, wioski tkackiej i krainy Hucuła. Każda z inwestycji oferuje inne atrakcje, które mają przyciągnąć turystów. W Odrzechowej znaleźć można kilka bardzo atrakcyjnych rzeczy, które tematycznie nawiązują do naszej tradycji, do naszej historii i do naszego dziedzictwa kulturowego. Przede wszystkim znajduje się u nas bajkowa kraina pogranicza, zrealizowana w ramach projektu transgranicznego polsko-słowackiego, gdzie głównie dzieci znajdują bardzo ciekawe postacie bajkowe, bajek polskich, bajek słowackich i z udziałem animatora w bardzo ciekawy sposób organizujemy tam dzieciom czas wolny. Drugą ciekawą atrakcją jest kraina odrzechowskich zbójników, również zrealizowana w ramach projektu polsko-szwajcarskiego programu wsparcia. Nawiązuje ta kraina do tradycji wydarzeń z wieku XVII, kiedy odrzechowscy zbójnicy napadli na dwór starosty Sanockiego pod jego nieobecność, bo wtedy z rodziną znajdował się we Lwowie i między innymi skradli mu armatę, którą rycerstwo przywiozło spod Chocimia i była ona dla starosty bardzo wartościowym eksponatem. Tę armatę przywieziono do Odrzechowej i obwieszczono wystrzałem z tej armaty, obwieszczono śmierć pańszczyzny, bo to wtedy mniej więcej armata została użyta. Potem przez prawie 100 lat wykorzystywano tę armatę w czasie świąt Wielkiej Nocy do strzelania w Wielką Niedzielę. Ponadto w Odrzechowej znajdujemy elementy tkactwa, ponieważ do II wojny światowej
znajdowała się u nas zasadnicza szkoła tkacka. Czwartą atrakcją, przypuszczam, że pewnie najbardziej znaną, to jest stadnina koni huculskich. W tej stadninie organizowana jest szkółka jeździecka. Pani prowadzi zajęcia z dziećmi, między innymi nasza świetlica środowiskowa współpracuje bardzo blisko z tą panią i dzieci również w ramach zajęć świetlicowych jeżdżą sobie na konikach. Aby ściągnąć turystów, gmina musi zainteresować ich swoją ofertą. Tworzy więc atrakcje, o które ciężko w najbliższej okolicy. Turyści poszukują przede wszystkim silnych wrażeń, a takie znajdą z pewnością w wiosce tematycznej w Odrzechowej. Można uczestniczyć w takiej inscenizacji napadu zbójników na dwór starosty, kiedy Herszt na czele swoich zbójów z udziałem koni, wozów taborowych napadają na ten dwór. Dzieje się to z udziałem również broni palnej. Dwór jest obrabowany, są ranni, ale wszystko kończy się szczęśliwie. Wszystkie zrabowane dobra zbóje rozwożą po Odrzechowej i sprawiedliwie rozdzielają pomiędzy mieszkańców. W ramach projektu organizowane były również szkolenia, warsztaty i wyjazdy studyjne. Wszystko to dla mieszkańców gminy, którzy, jak się okazało, bardzo chętnie włączyli się w budowę wioski. Jesteśmy przekonani do tego, że to, co wypracowane jest oddolnie, to po prostu potem jest też i szanowane przez ludzi, którzy to stworzyli i opiekują się tym i wymyślają coś, jakieś dodatkowe rzeczy. Natomiast jeżeli czasem są jakieś narzucone działania dla mieszkańców, to widzimy, że potem to stoi puste, jeszcze martwimy się, co z tym dalej zrobić. Także warto zaczynać od dołu, co kto tam wymyśli na dole i wspierać, jak z góry pewne rzeczy komuś narzucać, które potem różnie się zdarza, bo w różnych miejscowościach pewne rzeczy stoją jako pustostany, nie żyją po prostu. I myślę, że taka najważniejsza też taka cecha, no, takie dodatnia tego projektu, to jest to, żeśmy włączyli ludzi, że poznali historię też tej miejscowości, że mogli się spotkać, porozmawiać o tym. I myślę też, że projekt był bardzo przyjemny też, dlatego świadczyła o tym frekwencja we wszystkich działaniach. Nie było problemów z naborem do żadnego warsztatu ani szkolenia. Także taki lekki, przyjemny, a zarazem dający nam bardzo fajne efekty. Gmina Zarszyn nie poprzestaje na tej realizacji. W planach ma dalszy rozwój turystyki, bo turyści to większe wpływy dla samorządu i dla mieszkańców gminy. Dla mieszkańców też jest korzyść, bo jeżeli to by się ładnie wszystko ułożyło, rozwinęło, to wiadomo, że wtedy potrzebna jest jeszcze baza, czyli i możliwość wykorzystywania wolnych pokoi, czyli na noclegi, sklepy, czy nawet jakieś bary, restauracje, no bo jak przyjedzie turysta, to musi wiadomo zjeść i jakieś kupić po prostu pamiątki, także że to już kwestia pomysłu i aktywności właśnie naszych mieszkańców, jak to wykorzystać, żeby z tego również można osiągnąć pewne korzyści, no i żeby zarobić jeszcze na tym. Projekt wioski tematycznej kosztował ponad 50 tysięcy euro. Wkład gminy to 2,5 tysiąca. Reszta to dofinansowanie zdobyte z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.